Jaka jest perspektywa pacjentów w związku z prowadzonymi w Ministerstwie Zdrowia pracami, które dotyczą wprowadzenia do koszyka świadczeń gwarantowanych diagnostyki onkologicznej opartej na badaniach molekularnych po wydanej pozytywnej rekomendacji AOTMIT-u? Jesienią ubiegłego roku Ogólnopolska Federacja Onkologiczna złożyła taki apel do Ministerstwa Zdrowia poparcia dla starań Polskiego Towarzystwa Onkologii w zakresie właśnie wprowadzenia badań diagnostyki molekularnej do diagnozowania nowotworów. Ja mam nadzieję, że to wreszcie się stanie, ponieważ no, teoretycznie możliwości są, natomiast gdzieś umykają jednak te już konkrety. To, o czym tutaj dzisiaj mówiliśmy przy tym okrągłym stole, na co ja zwróciłam uwagę, to to, że mamy w Polsce w tej chwili dostępne wszystkie narzędzia, czyli są możliwości diagnostyczne. Mamy świetne już terapie celowane w koszyku świadczeń. Natomiast jakoś nie mogą się z tym bardzo często spotkać pacjenci, bo gdzieś trzeba to rozważyć, gdzieś to się wszystko rozmywa, tak? I w efekcie traci na tym no przede wszystkim pacjent, ponieważ przedłużona diagnostyka, jeżeli się nie zastosuje tej najnowszej możliwej diagnostyki, powoduje to, że pacjent, no krótko mówiąc, choroba się rozwija, jest gorzej diagnozowany. To również kosztuje system. System, ponieważ bardzo często pacjenci zamiast skorzystać z tej jednej nowoczesnej metody, przechodzą przez szereg innych różnych badań, czyli mają taką diagnostykę, powiedzmy, poszukiwawczą, a można by to zrobić, brzydko mówiąc, za jednym zamachem, tak? I od razu postawić odpowiednią diagnozę i dostosować do pacjenta odpowiednią terapię. I dopóki to się nie stanie, my wszyscy będziemy ponosić na tym straty. Bo drugie tło to jest takie, że system ponosi straty finansowe, ponieważ to dłużej kosztuje. Pacjent czeka dłużej na leczenie, nowotwór się rozwija, jest coraz trudniejszy w leczeniu. Po drugie, czeka. Gdzieś tam te badania są robione, jedne, drugie, trzecie, z których niewiele dla pacjenta wynika i to jest również marnotrawstwo środków finansowych. Więc płacimy również duże koszty i społeczne, i finansowe z powodu niewprowadzenia takich narzędzi w życie, które są możliwe do wprowadzenia. Wiemy już, to, co wynika z raportu, że jest bardzo duże zróżnicowanie regionalne, czyli są takie województwa, w których ta diagnostyka jest stosowana, i są takie województwa, w których jest nikły procent. Tu trzeba się dobrze zastanowić nad tym, dlaczego. Organizacje pacjentów zawsze stoją za tym, żeby jak najszybciej wprowadzać jak najnowocześniejsze rozwiązania, szczególnie właśnie w onkologii, w tych chorobach, które mają taki bardzo dynamiczny przebieg. To jest ważne dla rodzin, dla chorych, dla nas jako społeczeństwa, ale również trzeba popatrzeć na koszty finansowe systemu ochrony zdrowia.